ubiegłą sobotę w sali koncertowej Zespołu Szkół Muzycznych imienia Oskara Kolberga odbyła się gala zamknięcia 14 ogólnopolskich spotkań filmowych Kameralne Lato pod hasłem Jesteśmy, którą poprowadził prezenter Błażej Hrabkowicz. Przez tydzień można było uczestniczyć w wielu warsztatach oraz spotkaniach z artystami organizowanych w ramach festiwalu. Wyświetlone zostały filmy krótkometrażowe w kinie plenerowym, biorące udział w dwóch konkursach, Hyde Park oraz w konkursie głównym. Na koniec zostały wręczone nagrody twórcom najlepszych filmów, a samą uroczystość zamknięcia uświetnił występ zespołu Stan Breckenridge Quartet. Gonna leave young thing alone, but ain't no sunshine when she's gone. Hey! Only darkness every day. Istotą festiwalu były również działania edukacyjne, co nieraz zostało podkreślone w wypowiedziach organizatorów. Tak oto w wielkim skrócie wyglądał nasz tegoroczny program. Jak pewnie Państwo zauważyli, jego niezwykle ważną częścią były działania edukacyjne. Podkreślamy to na każdym, właściwie przy każdej okazji. Na gali zostały pokazane dwa wybrane ćwiczenia filmowe, zrealizowane w ramach warsztatów Follow Me Youth Movement for Social Change. Pierwszy dotyczył cyberprzemocy, drugi stanowił reklamę społeczną. Nagrody w konkursie filmów odrzutowych Hyde Park, Grand Prix, reżyser Maciej Sławuski za film Bitwus Warszawus 2.020. Jako przerywnik w ogłaszaniu nagród dwóch festiwalowych konkursów zostały przedstawione nominacje do nagrody Jana Machulskiego, jednak zwycięzcy zostaną ogłoszeni dopiero na warszawskim festiwalu Cinema Forum w listopadzie. Nagrody konkursu głównego. Nagroda jury akademickiego reżyser Kuba Januszewski za film Mój syn zamyka się w łazience. Nagroda publiczności reżyseria Joanna Szymańska za film Przestrach. Wyróżnienia honorowe reżyseria Dorota Migas-Mazur za film Rajsa. Nagrody specjalne za X, najlepszy film w kategorii społecznej, reżyseria Damian Kocur za film Dalej jest dzień. Nagroda główna Złoty Łucznik, reżyseria Dominika Łapka za film That You Never Had. Kochani, ostatni rok dla nas twórców, aktorów, widzów także, wielbicieli kina, teatru, sztuk wszelakich, artystycznych był niezwykle trudny i wyjątkowy. I mieliśmy szansę się przekonać, że bez was, bez widzów nie ma nas. Jestem pod wrażeniem obecności kobiet na tym festiwalu, obecności tematu kobiecego wśród filmów, które widzieliśmy, i to była rzecz, która bardzo mnie ucieszyła, że to tak wyraźnie zaistniało na tym festiwalu. Po odebraniu ostatniej i najważniejszej nagrody nastąpiło uroczyste, oficjalne zakończenie 14 ogólnopolskich spotkań filmowych Kameralne Lato. Ogólnopolskie spotkania filmowe Kameralne Lato. Chyba w tym słowie spotkania zamyka się to, co najważniejsze w tej imprezie, bo to możliwość spotkań dla mieszkańców Radomia z dobrym kinem. Ja się bardzo cieszę, że Radom może być gospodarzem tego wydarzenia i jednocześnie na przyszły rok i na lata następne. Gwarantuję, że damy Państwu tyle przestrzeni do tych spotkań, ile tylko będziecie potrzebować, i że żadnych ograniczeń w naszym mieście nigdy nie będzie, jeśli chodzi o sztukę. Festiwal Kameralne Lato uważam oficjalnie za zamknięty. W poniedziałek w ramach DKF-u można było ponownie zobaczyć nagrodzone na festiwalu filmy.